relację z waszych teatrów, żebyście powiedzieli nam, skąd jesteście, od kiedy jesteście, w jakiej formie organizacyjnej funkcjonujecie, jaką liczebność ma zespół wasz, jak z mechanizmem finansowym, czy sprzedajecie bilet, taka pigułka. Taka pigułka informacyjna, to będzie pierwsza runda. Druga runda, to chciałbym, żebyście albo jeśli ktoś lubi takie marketingowe triki, to może zrobić mikroanalizę SWOT, albo po prostu opowiedzieć o swoich mocnych i słabych stronach, bo chciałbym, żeby to było spotkanie szczere, żeby przynosiło jakąś informację oraz o szansach i zagrożeniach. Czym upatrujecie swoje szanse i zagrożenia i po prostu określić potrzeby, jakie macie. Tutaj nie chcę spotkania z okazji Świętego Mikołaja, prezentów nie rozda, ale ta wiedza może być przydatna później. Niczego nie możemy obiecywać. Ja na pewno niczego nie mogę obiecywać, tylko Państwo Polskie, bo nie mam żadnej legitymacji. Pani dyrektor będzie chciała coś powiedzieć, to zobaczymy. Byłoby fajnie, gdyby nasze spotkanie zakończyło się podpisaniem, nie wiem, w międzyczasie już się wtedy podczytali, taką deklarację. To taki pomysł padł w ogóle, po co ta debata. Deklaracja powstania Unii Teatrów Polskich poza Polską. Tak, żeby powstała formuła, która nie będzie jakimś mocnym tam ciałem, strukturą, z nie wiadomo czym, budżetami, cudami i tak dalej, ale żeby było miejsce, w którym możemy się spotykać, sieciować, wymieniać doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że powinno być to przyjęte przez aklamację, że ta Unia powinna powstać przy najbardziej aktywnym ośrodku teatralnym poza macierzą, czyli przy Teatrze Polskim, Teatrze Studia, a konkretnie przy Gdańskich Spotkaniach Sceny Polskiej, które powinny nas wszystkich jednoczyć. To jest początek pewnego procesu. Czy coś z tego wyniknie, czas pokaże. Na pewno nie zaszkodzi. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę, nasza fundacja, zmapowania Teatru Polskiego poza macierzą, określenia ilościowego, jakościowego, jak to jest, bo dowiadujemy się o coraz to nowych grupach w różnych miejscach na świecie. Warto po prostu wiedzieć, ile tego jest, jakie to jest i tak dalej. I jak można pomóc, jeśli można pomóc. To jest zupełnie takie pierwsze, absolutnie, jak mówią Anglicy, very the first spotkanie, które mam nadzieję będzie początkiem pewnego procesu, który nam wszystkim pomoże w tym, co nas jednoczy tutaj. Czyli dbałości o język polski na ojczyźnie, pamięć o ojczyźnie poza ojczyzną i też rozwój tego zjawiska, który jest swoistego rodzaju fenomenem, bo z jednej strony jest to bardzo trudno. Teatr jest trudną dziedziną technicznie, coraz trudniejszą, tak jak oglądamy na przykład spektakle teatralne współczesne, to widać, jak one są skomplikowane, ile tutaj trzeba wykorzystać mediów, pomysłów i tak dalej, tak dalej. Więc tym większy szacun dla was, że to robicie. I w takim razie, czy jest telewizja i robimy tę konferencję? Ryszard, to dawajcie zrobimy krótką konferencję. Nie, my jedziemy swoim tokiem. Ja wszystko słucham, notuję, dobrze, to już będzie w ofa po prostu. Proszę, zacznijmy od pani Lili, gdyby pani mogła w takiej pigułce, esencji, dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć, od kiedy, co, jak, dlaczego, gdzie, jaki zespół i tak dalej, tak dalej. Czyli chciałam powiedzieć, że mamy 10 akurat spotkania Sceny Polskiej. W 1994 roku powstała taka dobra nasza myśl, że Wilno to jest miasto wielkiej kultury i mamy teatry i mamy możliwości spotykania się wszystkich razem, ponieważ spotykało się już w Polsce i kilka razy, więc byłam we Francji na festiwalu i po prostu pomyślałam sobie, że chciałoby się, żeby nasze teatry polskie działające poza granicami właśnie, polskie, mówią po polsku, mówili. No i nam się udało w 1994 roku. Nie było dużo teatru. Natomiast nasze studio teatralne, właśnie teraz nazywa się Teatr Studio, działa 60 lat. Założenie tego teatru było takim
wyzwaniem też, bo akurat założycielka nasza, pani Janina Strużanowska, nie miała nic wspólnego właśnie z teatrem, z kulturą, natomiast była bardzo wspaniałym lekarzem. I akurat w tym czasie, 60-tych lat, postanowiła to zrobić. Zrobiła to, zrzeszyła całą inteligencję polską, która została w tamtych latach. Kiedy odeszła, mam to szczęście, że mam akurat, kieruję 35 lat tym teatrem i robimy wszystko, co jest możliwe, przede wszystkim po polsku. W drugim wypadku też bierzemy literaturę ciągle polską, większość mam na myśli. Oczywiście, że bierzemy też litewską, literaturę zagraniczną, ale przede wszystkim polską, dlatego że to jest potrzeba akurat tu na Wileńszczyźnie u nas. Przede wszystkim mamy dużo szkół polskich, z czego cieszymy się, ale młodzież chętnie przychodzi na przedstawienie akurat klasyków, ale poza klasyką też bierzemy takie repertuary jak i współczesnych, jak Mrożek, Różewicz, Witkacy, bądź Miłosz, który z nami razem był też akurat, mieliśmy taką okazję być, jak również i mieliśmy być też możliwość z Mrożkiem, którego uwielbiamy, mamy bardzo dużo zrobionych sztuk. No i robimy też tak samo dla dzieci bajki, i które są bardzo potrzebne, bo to, tej widowni nigdy nie brakuje. Zawsze właśnie bywa. Zawsze przychodzi i tu już nie potrzebuje się jakichkolwiek nawet reklamowania tego, bo nie zawsze są. No a co do powstania właśnie tych, już mówiłam, spotkań, to w swoim czasie, kiedy się spotkało w Polsce teatry jak Lwów, czeski Cieszyn, już mówiłam, tak, Wilno, ale powtarzam się, i podczas tych festiwali z każdym rokiem robiło się nas więcej. Więcej teatrów zgromadzało się do Wilna. Z całego świata, powiedzmy, z Nowego Jorku, i z Kanady, i z Niemiec. No, ostatnie lata mieliśmy z Australii, z Tomsku, z Syberii. Już ja nie mówię, że zawsze i ciągle to właśnie była Ukraina, bo to był Lwów, później jeszcze dotarł nam Żytomierz. No i jesteśmy, prawda, Moskwa właśnie, podpowiadają mnie, tak, to w Moskwie był teatr. Dzisiejsze spotkania są może mniejsze, bo tak szczerze mówiąc, na pierwszych spotkaniach naszych było 7 teatrów i tak sobie policzyłam w tym roku, też tak się okazało śmiesznie, ale 7 grup. No to ci weterani, jak ja nazywam, to Lwów, my i teatr polski w Wilnie. A reszta, nie wszyscy mogli dojechać. Mamy nadzieję na taką dobrą, bo chciałoby się, żeby nasz dzwonek każdy rok dzwonił, jak na spotkania teatralne, tak na przykład na festiwal Mono Wschód. Zadzwoni tak szczerze i przylecą te teatry wszystkie. Na dziś dzień mamy taką publiczność, jaka mamy możliwość podczas pandemii. Przychodzą wszyscy. To tylko ma możliwość, tak? Bo niestety, o ile wiem, na dzisiejszy dzień, czy znowu w szkołach są zamykane. Teatr założony w 1960 roku, założony przez Łącznika Rozwojowej w Medyka, poprzez nawet dróg wyczynowy. Był automatyczny przypływie pracowników medycyny, więc od 60 roku kilkakrotnie zmieniono nazwę. W 87 wzięła nazwa prawie najaktualniejsza. Wtedy było podpisany taki związek, tworzony związek wolnych teatrów Litwy, gdzie byliśmy i w założycielach, i w tych teatrach. Powstała nazwa Polskie Studium Młodzieżowe, Polskie Studium Teatralne Młodzieżowe, Studium Teatralne, taką nazwę na krótko. Potem przekształciło się to w Polskie Studio Teatralne w Wilnie i w 2018 roku, jest to aktualna nazwa, Polskie Teatr Studio w Wilnie. Zrzesza w tej chwili można nazwać od 10, nazwijmy, aktorów, wokalistów zawodowych po 40-50-osobową grupę przy potrzebie. Oczywiście, ale jeżeli mówimy o stałej grupie, to mamy, jak już powiedziałem, 10 plus mniej więcej tych samych 15, którzy ponad 20 lat są obok z nami, ponad 30 nawet.
więc no a o repertuarze już mówię, takie są cykle. Ja bym was chciał jeszcze dostać do was taką ustandaryzowaną ankietę, bo może na żywo nie jesteście w stanie się tak dokładnie zebrać, a mi bardzo zależało na dokładnych informacjach 10 zawodowych aktorów, to znaczy... I wokalistów. A wokalistów. Wokaliści. Dobrze, to teraz poproszę panią Wicinowicz o informację o drugim litewskim teatrze. Cóż, nasz teatr, można powiedzieć, wyłonicy z teatru stworzonarskim. Ponieważ na ile ja zorientowana jestem, to pani Irena Rebowicz była zaproszona, nasza założycielka naszego teatru, była zaproszona przez kierowniczkę, panią świętej pamięci Strzyżanowską, aby zrealizowała spektakl razem z tą grupą. Chyba coś tam nie udało się razem coś zrobić. I w 1963 roku zaczęłam pracować już byłem w Palacu Kultury Kuliarzy nad pierwszą premierą Damy i Zary wtedy. I w 1965 pierwsza premiera. Teatr ten w tym budynku był do 1996 roku, bo to była reorganizacja całego mała. I my do 2001 roku, dopóki się nie wybudował Dom Kultury Polskiej, pracowaliśmy bardzo różnie w różnych gmachach, w domu, w siebie, w różnych, nawet w lajni takiej fińskiej, kiedyś pamiętam, pracowaliśmy. Byliśmy zaproszeni również w taki dom związków zawodowych, to jest taki ogromny palet związków zawodowych, gdzie mieściło się bardzo dużo zespołów i teatralnych, i pieśni tańca, Wilia był również, miał tam siedzibę. No ale to też nie na długo. I my tak poczuwaliśmy do 2001 roku. Pamiętam, nas zaprosił pan Szanowski na jubileusz, że my mieliśmy jeszcze w domu kultury kuliarzy nasze kostiumy, nasze dekoracje, to cały autobus czekał przy Pałacu Kultury Kuliarzy, żeby wejść tam, a tam już nie było ani światła, ani ogrzewanie. Bez ciebie my pracowaliśmy 2 lata tak, bez światła, bez ogrzewania, żeby a Ministerstwo Kultury nie chciało nas wypędzić, że no, jako polski też, to jakoś tak nie wypada, żeby na ulicy, no, niedyplomatycznie. Wiesz o tym. Ja rozumiem, jeśli się mogę wejść powód, bo oba te teatry w tej chwili mają siedzibę biura Domu Kultury Polskiej. Grywacie głównie tutaj na scenie DKP. Od czasu do czasu do tego roku można było na Pokulance, no i jeździcie troszkę po Litwie, po festiwalach i tak dalej, prawda? Tak. Zespół wasz, ile osób idzie, jakie kompetencje są tych osób? Nie, jesteśmy w 100% zespołem, który swój wolny czas poświęca teatrowi. Nie ma u nas zawodowców. Ja natomiast ukończyłam w Leningradzie reżyserię. A co się tyczy tych, no między innymi ja nie wiem, ale akurat przyszłam od rosyjskiego teatru, z rosyjskiego teatru, my podpisaliśmy umowę, że będziemy grali tam premierę też. Chyba tylko kwestia umowy. I między innymi te lata, kiedy nie mieliśmy
mieliśmy siedziby, to wszystkie premiery nasze odbywały się we wszystkim inaczej, na bardzo... Ale teraz też nie macie siedziby, macie tylko siedziby biura. Tak, tak. Biura, nie macie teatru, chodzi o jasną informację. Jesteście tak. Teatrami, które grywają w różnych miejscach, między innymi na scenie reklamy. No oczywiście, tak. No, to chyba jest. No, dla nas to tak jakby jasne jest. Rozumiem. Zespół złożony z amatorów, liczba wykonawców to w tej chwili... Liczba wykonawców. To też w zależności, jak Edek powiedział, potrzeby. Bo na przykład w liniach Morstyna, które graliśmy na setną rocznicę budynku na Pokulance, to było zajętych 37 osób. Są spektakle, gdzie 5 osób jest zajęte. Oczywiście, tak jak i u Lili, tak i u mnie, jeśli jest jubileusz, to wszyscy przychodzą i weterani przychodzą. I, no bo to jest święto teatru. Czyli chcę powiedzieć, jeżeli zawsze pytają mnie też tak samo, ile macie osób, to już Adek powiedział konkretnie, że my mamy ludzi, którzy ukończyli studia, czyli możemy mówić te 10. Tak samo ja mam ukończony, Jadek ma ukończony, ale jest 10 aktorów, tych, którzy, tak, tak zwane, tak, to są ludzie, którzy grają i w teatrach litewskich, w teatrach polskich i tak dalej. Natomiast jak zaczynaliśmy, to oczywiście od studentów, ci, którzy przyszli chętnie robić coś. I tu muszę powiedzieć, jeżeli robimy takie jubileuszowe, to ludzie, którzy odegrali po 30 lat tu na scenie, a oni ciągle są, ja ich uważam też zawodowymi, bo kiedy robiliśmy Dziady Mickiewicza i było 44 osoby na scenie i one są na taki zew, zaproszenie, że są potrzebni, są. Natomiast też jest młodzież, która przychodzi wypróbować swoje siły. Nie rozumiem, będziemy mówili o sukcesach, a sukcesem to jest zajmie się to, że ciągle nowe pokolenia młodych ludzi garną do sztuki teatralnych. Natomiast no, dla nas jakby operujemy w Polsce no, takimi terminami, aktor zawodowy to jest ten, który jest po dyplomie, a amator to jest ten, który nie ma dyplomu. To nie znaczy, że amator musi być gorszy od aktora zawodowego, bo czasami zdarza się, że jest odwrotnie. Dorota Górka. Proszę, bo mam pytanie, jak często Państwo grają oraz gdzie Państwo gracie oprócz tej mogę? Jak? Tak, też tak, bo to jest ciekawe. Właśnie, jeśli nie tu, to jeszcze gdzie grywacie? Czyli my gramy ciągle. Teraz powiedzmy, nie mogę powiedzieć, że gramy tylko we czwartki, piątki czy tak dalej. Gramy ciągle. Przez całe, nawet w danej chwili, w czasie pandemii, w czasie możliwych, gramy. Gramy tu w Domu Kultury Polskiej, w Wilnie. Większe premiery, jakieś jubileuszowe przedstawienie i to, co nam mogliśmy, graliśmy też w teatrze na Pogulance, jeżeli chodzi o samo Wilno. Tak samo jest teatr kameralny, gdzie jest też niedrogi, więc gramy tam możliwości. No i natomiast jeździmy też tak samo jak do Trok, gdzie jest dobra scena, piękna scena i jest publiczność polska. No i także jest jeszcze do Iszyszek właśnie jeździmy bardzo często. I, czyli tam, w te dzielnice, gdzie większość jest Polaków, polskie są szkoły i tam gramy, ale muszę powiedzieć, że bierzemy też w różnych festiwalach w Polsce. Dosyć często jeździmy i na występ, po prostu tak, bo to była i Łódź, i Warszawa, i Rzeszów, ja już właśnie powtarzam się, bo bardzo często tam jeździmy. Natomiast kiedyś jeździło się częściej do Łodzi. Oczywiście jeździmy też jeździło się do Londynu. Jeździło się do Niemiec N razy, do polonijnych właśnie tych teatrów. Jak również, jak nasz kochany Lwów zaprosi, to też jesteśmy tam na każdy zew i chętnie zawsze jedziemy. Więc muszę powiedzieć, że tak, no nie byliśmy w Nowym Jorku i w Australii, nie, ale mamy też pragniemy, bo mamy tam przyjaciół. Tak, Nowy Jork niestety no, bardzo obniżył swoje loty, ta emigracja albo wróciła, albo już nie jest aktywna, była w zeszłym roku. Bardzo mocno monitorowałem polonijny teatr, no słabo, bardzo słabo. Dorota Górczyńska-Bacik, proszę, Teatr Katarzys w Londynu. Teatr Katarzys założyłam 6-7 lat temu. Tak naprawdę na emigracji w Anglii przebywam już 16 lat. Od samego początku mojego wyjazdu starałam się właśnie zgromadzić ludzi, którzy by chcieli
zaangażować się w teatr, gdzie mogłabym prowadzić warsztaty teatralne, robić spektakle, z którymi bym mogła jeździć właśnie, moglibyśmy jeździć po Anglii i nie tylko. Było to dość trudne. Tak naprawdę emigracja rządzi się swoimi prawami. Bardzo dużo ludzi tak naprawdę przemieszcza się z jednego miejsca, nawet w Anglii, więc było to troszeczkę utrudnione, ale udało się i 6 lat temu właśnie zgromadziłam grupę przyjaciół, tak można właśnie powiedzieć, gdzie raz w tygodniu, w niedzielę, to znaczy tak naprawdę przed pandemią, bo teraz to się wszystko wywróciło do góry nogami, organizuję próby od 6-5 godzin dziennie, to znaczy w niedzielę. Przed każdą próbą właśnie mamy dwugodzinne warsztaty. Ze spektakle mamy bardzo dość duży taki wachlarz, bo jest i bajka dla dzieci, i mamy spektakle. Przeważnie to są takie profilaktyczne. Staram się czy pisać, czy korzystać ze scenariuszy, którymi mogłabym nieść jakieś przesłanie, czy temat samotności, czy ludzi starszych, czy właśnie bajki profilaktyczne dla dzieci. Ostatnio pracowaliśmy nad musicalem do scenariusza Wiesława Fałkowskiego Przysiadki na Centralnym. Remi Juśkiewicz, który właśnie występował ze mną na scenie, robił muzykę, jest dyrektorem muzycznym w teatrze. I problem dotyka bezdomności i tego właśnie naszego patrzenia na drugiego człowieka przez pryzmat jego pozycji materialnej, że bardzo często oceniamy drugiego właśnie przez to, co ma, a nie kim jest. Jest to wspaniały scenariusz. Mamy nadzieję, że uda nam się wrócić do wznowić próby. Byliśmy tak naprawdę na chwilę przed premierą, ale niestety pandemia wybuchła. Niektóre osoby z grupy, które przeważnie śpiewające, zostały zmuszone albo do migracji, albo całkowicie do powrotu do Polski, więc mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni i znowu już rozpoczniemy nasze próby. Mamy też spektakl pasyjny, z którym mieliśmy przyjechać do Polski. Tak naprawdę byliśmy już spakowani i bez mała na lotnisku, kiedy znowu już tak naprawdę pół roku to starałam się wszystko właśnie dograć, żebyśmy w diecezji sosnowieckiej występowali w polskich parafiach. Jest to taki dość kontrowersyjny spektakl Kim ja jestem. Jest dostępny na YouTube, jeżeli by ktoś oczywiście miał ochotę. No ale znowuż właśnie taka sytuacja. Jeżeli chodzi o to, jak się utrzymujemy, tak naprawdę jest to teatr wolontaryjny. Każdy z nas ma pracę, spotykamy się jako po prostu taka pasja do tego, żeby tą kulturę szerzyć. Tak jak już wspomniałam, właśnie jeździmy po Anglii, ale tak samo już byliśmy raz w Polsce, wspierając polskie hotele dzieciom. Tam w Zakopanem graliśmy spektakl, komedię. Mam nadzieję, że uda mi się pozyskać jakieś właśnie możliwości, żebyśmy nie tylko właśnie z naszych pieniędzy własnych. No właśnie. Korzystać. Jeżeli chodzi o siedzibę, po polsku, polskie teksty, zależy od potrzeby, jakie jest zapotrzebowanie na ten. W okresie pandemii, ponieważ nie mogliśmy nic zrobić, a nie chciałam tak naprawdę pozostać, że tak powiem, w zamknięciu i całkowicie zapomnieć o tym, że mam teatr, nawiązaliśmy współpracę z Radiem Montrealu w Kanadzie i Radiem Islanders i robiliśmy dla nich słuchowiska Legendy Polskie. Nasza właśnie koleżanka z teatru Ewa Wipera, ona pisała scenariusze. Spotykaliśmy się oczywiście, jeżeli można było się chociaż 3 osoby spotkać i robiłyśmy domowym sposobem tak naprawdę te legendy. Stały. To była stały zespół, mniej więcej. Stały zespół, to jest bardzo różnie, zależy też od spektaklu, który akurat mamy grać, ale zazwyczaj to jest tak 6-7 osób. A w porywach taki maks, kiedy? Do musicalu mieliśmy około 9 osób. Dziękuję bardzo. Proszę? Czy jakoś siedzimy? No właśnie, do tej pory działaliśmy przy polskiej parafii w Dunstable, gdyż
zazwyczaj właśnie, jeżeli jest parafia, zazwyczaj mają jakąś salę teatralną. Myśmy z niej właśnie korzystali. Teraz się troszeczkę zmieniło. Jest remont sali, ale mamy nadzieję, że końcem roku uda nam się wrócić. Teraz, póki jest jeszcze możliwość spotykania się, spotykamy się po prostu tam, gdzie mamy możliwość, czyli w domach, ale nie mamy jakiegoś takiego swojego teatru. Nie wiadomo, jak to będzie. Panie Zbigniewie, proszę nam tak esencjonalnie o Polskim Teatrze Ludowym w Lwowie. Rok powstania zespołu to 58 rok, wiecie. Zespół urodził się na deskach Teatru Szkolnego w bardzo znanej historycznie Szkole Lwowskiej imienia Świętej Marii Magdaleny, w której była zbudowana w zamyśle szkolnym również scena z zapleczem, z wejściami. Tam też urodził się ten teatr, ale faktycznie urodził się wcześniej w prywatnym mieszkaniu naszego pierwszego kierownika artystycznego Piotra Hospatera, który był znanym nauczycielem lwowskim, polonistą. Z wykształcenia był nie tylko pedagogiem, ale był również, miał wykształcenie muzyczne, w ogóle człowiek orkiestra, wielu kultur, znakomicie znający historię sztuki, posiadający przed wojną wielką kolekcję malarską, na której ja odbywałem swoje pierwsze lekcje z historii malarstwa. I ten urodził się u niego w mieszkaniu, bo po przejściu na emeryturę prawdopodobnie nie mógł rozstać się z tą myślą, że nie będzie teatru szkolnego, a w teatrze szkolnym podczas jego pracy tego powstawały różnego rodzaju przedstawienia szkolne, wieczory poezji. No i właśnie zaczął pracować w domu, zwołał swoich byłych absolwentów szkół, swoich uczniów, chętnych, z różnych lat. I dziwny był jego wybór pierwszej sztuki, bo to była Rycerskość Wieśniacza Giovanni Verga, czyli tego autora, na podstawie którego później powstała słynna opera Rycerskość Wieśniacza Kawaleria Rusticana. Maskaniego. I to był jakby nasz pierwszy spektakl, który się odbył 18 kwietnia 1958 roku właśnie na tej szkolnej scenie. Następną pozycją już była zupełnie pozycja szalona, bo była to Balladyna Słowackiego. Zbliżał się rok 59, rocznicę Słowackiego i urodzin i śmierci okrągłe. No i Balladynę zagraliśmy znowu na tej samej scence. Istnieją archiwalne zdjęcia, bardzo powiedziałbym w tej chwili i wzruszające, ale pokazujące właściwie ubóstwo tego naszych możliwości wówczas, aczkolwiek jeżeli chodzi o obsadę, to pełna obsada była zrealizowana bez podwójnie czy potrójnie postaci. Nie było skreśleń tekstowych za wiele. No i później kolejny słowacki pojawił się, ale we fragmentach. I to była Beatrix Częczy, słowackiego fragment, Mazepa i moja pierwsza samodzielna próba reżyserii, czyli Maria Stuart Słowackiego. Teatr Ludowy dzisiaj. Proszę? A dzisiaj Teatr Ludowy. Nie słyszę. Chodzi o dzisiejsze dzień. No, więc mówiliśmy o tym, że o historii, prawda? Tak. I bez niej właściwie nie możemy. Oczywiście. Dlaczego Teatr Ludowy i skąd w ogóle ta nazwa się zaczęła? Bo to też jest ważne i to jest historycznie. Pewnie też również w wypadku Ireny Litwinowicz. Otóż władze pedagogiczne stwierdziły, że ponieważ ten teatr powstał pod pieczą nauczyciela, więc warto by go gdzieś umiejscowić. I umiejscowili ten nasz zespół
obwodowym domu nauczyciela, który mieści się do dziś dnia przy ulicy Kopernika 42. Jest to zabytkowy pałacyk hrabiów bielskich w centrum miasta i od tego czasu funkcjonujemy tam. W tym jest tam malutka scena, zbudowana jeszcze przed nami, nie myśmy budowali tę scenę. Przed nami malutka widownia, która w porywach może zmieścić około 110 osób. W tej chwili oczywiście mniej. Scena 5x5, wysokość 2,5 metra. I tam się odbywają wszystkie nasze pomysły, łącznie z takimi pomysłami jak Wesele Wyspiańskie, które zostało zrealizowane w 1969 roku. Ale żeby zmieścić Wesele w tych malutkich przestrzeniach, trzeba było ogarnąć kawałek parteru i właściwie grali na takich, na dwóch poziomach, bo trzeba było schodzić. Publiczność była oddzielona stołami nakrytymi takim lnianym obrusem. Właściwie publiczność, która przyszła, siedziała przy stołach, tak jak na weselu. Ale znowu do tej nazwy Teatr Ludowy. Bo wszyscy nie wiadomo, co to jest, dlaczego ludowy. Otóż w tych latach 60. powstała taka myśl w Ministerstwie Kultury, prawdopodobnie ówczesnego Związku Radzieckiego, że teatry, które zasługują na pewną już, powiedziałbym, samodzielność i prezentują poziom artystyczny wymagający pewne wymagania, że są zespołem artystycznym, i tym teatrom nadawano miano Teatru Ludowego. Teatr Ludowy, do czego upoważniał to miano? Można było drukować plakaty, można było plakaty prezentować na ulicach miasta, czyli na dawnych słupach ogłoszeniowych. Oczywiście w naszym wypadku te plakaty były drukowane w języku ukraińskim, ale zawsze był już zaznaczony Polski Teatr Ludowy. Tak to się działo. Po śmierci Piotra Hofsvatera w 1966 roku ja przejąłem kierownictwo nad tym teatrem. Wtedy już byłem pracownikiem lwowskiej telewizji i tam właściwie swój żywot już zaczynałem profesjonalnie bardzo, ale ponieważ z teatrem byłem związany również, to postanowiłem utrwalić swoje poszukiwania i swoje wiadomości i potem zacząć studia reżyserskie. Wybrałem Moskwę i wybrałem bardzo interesującą szkołę teatralną, która mieściła się przy Teatrze Wachtankowa. I skończyłem te studia teatralne, więc po polonistyce w Uniwersytecie Lwowskim i po studiach teatralnych już traktowałem... Czy Państwo od 55 lat dyrektorem artystycznym. Tak. I teraz, jeżeli już byśmy ten most przerzucili do czasów obecnych, to teatr wtedy, w 1969 roku, który się porywał na Wesele Wyspiańskiego, który zresztą było prezentowane później w Moskwie, w 1969 roku na drugim festiwalu sztuk polskich w Związku Radzieckim, bo były takie festiwale. Na tym spektaklu była cała delegacja polskich twórców, łącznie z Adamem Kaluszkiewiczem i Tadeuszem Łomnickim, który podczas przerwy między aktami wszedł za kulisy. Właściwie chciał nam gratulować, a ze wzruszenia nie mógł wymówić ani jednego słowa. Tak po prostu przeżył szalenie to nasze spotkanie. Z Adamem Kanuszkiewiczem, który jest lwowianinem, nasza przyjaźń się zaczęła w Wilnie, bo kiedy Kanuszkiewicz i Teatr Powszechny przez ówczesny na Pradze przyjechał do Wilna, myśmy się wybrali tutaj na premierę Wesela. To było moje pierwsze wesele oczywiście na scenie w życiu. No i później za kulisami spotkanie też prawie bez słów z Adamem i ta przyjaźń nasza dotrwała właściwie do jego śmierci z różnymi przerwami w życiu. W 1962 roku, już mówię teraz, bo to jest ważne, pierwszy wyjazd tutaj, do tego miasta, do zaczarowanego Wilna z programem Mickiewiczowskim. Nasz pierwszy występ odbył się
w Pałacu Kultury Związków Zawodowych, gdzie obecnie mieści się Polska Ambasada, koło Świętego Jana. Tam poznaliśmy środowisko wileńskie, bardzo różne, ale tam poznaliśmy profesora Jerzego Ordę, słynnego historyka kultury, sztuki, mieszczącej się tego, i tam poznaliśmy panią dr Zofię Stworzewską i Lilę. I tam poznaliśmy, zaczęliśmy właściwie regularną współpracę. Ja sobie nie wyobrażałem po 64 roku, że my rok roczny nie przyjdziemy tutaj do Wilny, nie wyspowiadamy się z tego, cośmy w ciągu roku u siebie potrafili zrobić. Później dołączyła się do tego Irena Litwinowicz i Irena Litwinowicz i Irena Rymowicz. Pani Zalewska. Tak, tak właśnie. I tak nasza właściwie kontakt z tym miastem, z tym wszystkim, co tutaj powstawało, i ta nasza wymienność, bo myśmy starali się ich sprowadzać do Lwowa i to się udawało. I występowali u nas, nie tylko na naszej malutkiej scence, ale na większych tego, a teraz już w okresie, powiedziałbym, już bardzo dojrzałego wieku, kiedy przyjeżdżałem, to zawsze goszczą na dużych scenach w Lwowie, dlatego, że my ze swoimi pomysłami czasami i innymi uroczystościami nie możemy się zmieścić w tej malutkiej sali. Wtedy wynajmujemy duże sceny, w tym między innymi sceny historycznego Teatru Skarpkowskiego, na którym Lila występowała, Irena, no i odbywały się nasze jubileusze. Również zabytkowa mała scena dawnego Teatru Żydowskiego, w którym pracował Marian Hemar. No panie Zbigniewie, jeśli mogę, bo ja prowadzę to spotkanie. Ja bym chciał z panem długi wywiad zrobić i tak dalej, ale też bym chciał dać możliwość... Ja już skończę, bo ja zbliżam się do tego, że obecne czasy nie można porównać do tego, co było w latach obecnych. W tej chwili bardzo się wszystko skomplikowało, łącznie z tą pandemią, ale również z życiem, które się zaczęło toczyć zupełnie inaczej. Od chwili, kiedy pojawiła się możliwość studiów w Polsce, my odczuwamy katastrofalny odpływ młodzieży zdolnej na studia, nie, bo przecież nie po prostu tak, bo na studia do Polski, oni wyjeżdżają, studiują i nie wracają do Lwowa. I tych aktorów, których mi udało się wychować, młodych zupełnie i tak dalej, właściwie pracuje na wyjazd i na ten. Oni później są w dobrym kontakcie z teatrem, ale studiowanie i tak dalej, to ja myślę, to jest ta sama historia tutaj w Wilnie, tylko że Wilno ma większą ilość szkół, większą ilość młodzieży. Jest to zdecydowanie mniej. I w tej chwili powiedziałbym, że to jest sytuacja troszeczkę kryzysowa, ale jeżeli udaje mi się zrealizować większe pozycje, a taką na przykład była 3 lata temu pozycja, czyli historię o chwalebnym pańskim Mikołaja z Wilkowiecka, ale oczywiście nie mieściłaby mi się na tej malutkiej scence 5x5 i tą olbrzymią przestrzenią była Katedra Lwowska i udało mi się zrealizować ten spektakl w katedrze Lwowskiej, z tym tylko, że ponieważ mówiliśmy o udziałach profesjonalizmu czy profesjonalnych sił i tak dalej. Więc od scalania dziejów tak się los złożył, że z nami zaczęli pracować profesjonalni scenografowie, którzy potrafili na tej małej scence, oczywiście sztuką tego, wyczarować większe przestrzenie. Naprawdę wybitni scenografowie, profesjonalni działający w Lwowie i nie tylko. Natomiast w tej chwili braki kadrowe ja próbuję uzupełniać nie tylko swoimi wychowankami z Polski, bo to jest trudniejsze, ale profesjonalnymi aktorami. Prowadzę współpracę i cieszę się bardzo. Zresztą my wspólnie, przede wszystkim jeżeli chodzi o Lilę Kwiecień, współpracujemy z Warszawskim Teatrem Polskim, więc dyrektor Andrzej Seweryn, ale i aktor Jerzy Szejwal i Cyrus. Także chętnie współpracują nie tylko, żeby prowadzić warsztaty czy tak dalej, ale wcielają się w nasze zespoły.
organizm naszego teatru. Także w ten sposób ratujemy bardzo trudną sytuację, szczególnie ja we Lwowie, bo tutaj Wilmianie mają łatwiejszą sytuację. My raczej, przepraszam, że jak na przykład współpracujemy z Cyrkusem, więc razem gramy. No więc ja mówię o tym. Tak samo, dzięki temu wzbogacamy nasze możliwości, ale moi aktorzy mają niepowtarzalną sytuację, no jakby kształcić się w swoich, no podwyższać swoje możliwości. Tak dalej. Dobrze, ja mam taką propozycję, bo też mi się nadaje się to miło słuchać, bo było jasne. To ja proponuję teraz ten taki szybki moment przedstawienia potrzeb, problemów i tak dalej. Potem, jeśli Państwo się zgadzają, poproszemy na Unię. I potem, jeśli będzie ochota w takiej dyskusji dygresyjnej, bo wchodzimy w dygresję, prawda, to wtedy bardzo proszę. Zacznę ja, bo dobrze, dobrze. Bo potrzeby tak. Nasze potrzeby są w taki sposób rozwijane, że doszliśmy do pewnego etapu rozwoju, kiedy nasze potrzeby są takie. Musimy mieć strukturę, która poprowadzi dalej w pełni z zawodowcami pracę. Amatorska sprawa zostaje, jest piękną do momentu, kiedy kapitalizm nas nie zjada. Teraz niestety tych, powiedzmy, fascynujących się teatrem jest coraz mniej za darmo i dlatego musimy po prostu wejść na drogę teatru, który będzie miał strukturę biurową. Bo tak jak mi pan Zbigniew i pan Grena, to i mama to mówiła na pewno, że mamy współpracę z różnymi teatrami zawodowymi, aktorami najlepszych kulek, my podołamy z nimi współpracować dalej. Potrzebna jest struktura, która poprowadzi działalność na normalny tor, kiedy ludzie mają wypłatę, kiedy biuro pracuje, kiedy PR robi się w normalnym kierunku, w takim jak trzeba, kiedy współpraca jest na czas, na miejscu, więc to potrzebna jest struktura. Ta struktura jest prosta. Minimum 10 etatów biurowych, inaczej mówiąc administracyjnie. A dalej i scena. I oczywiście scena. Inaczej mówiąc, zaraz wrócimy do tego, to pan Piotr poprowadzi już to dalej, o czym mowa, to chyba rozumiecie. Nam potrzebna jest zawodowa scena, gdzie mamy swoje miejsce, gdzie mamy swoich scenografów, gdzie mamy miejsce na spektakle, repertuar i tak dalej. Czyli tak naprawdę, jak pan dzielą, chcecie mieć teatr instytucjonalny. Dokładnie. Bo to są dwie rzeczy. Popularka, które jeśli chodzi o marzenia, no to kiedyś jakoś i tak dalej wróciła w ogóle na stałe w ręce polskie, co nie jest niemożliwe. Ja myślałem w ten sposób, że Instytut Polski to przejmuje i stwarza jakby filię rodzaju instytucji kultury. Żyjemy w czasach, kiedy różne rzeczy są możliwe i byłoby niesamowite, gdybyśmy zrobili coś takiego, co po nas pozostanie. Ale druga rzecz, Lotusz poszedł. Wiem, że mamy się rozbudowywane do kultury polskiej. Mamy tutaj scena teatralna. Właśnie nie tak naprawdę. Ja uważam, że w tym wypadku potrzebna jest normalna scena i jak nam obiecano, że będzie o na 200 miejsc, to znaczy akurat to jest taka akurat sala, gdzie na naszego widza. Ponieważ my mamy tą scenę, ale tutaj nas jest tak dużo i dwa teatry, i wiele zespołów z folkloru. I tak szczerze mówiąc, nawet na te próby, owszem, nigdy się nie kłócimy, zawsze znajdujemy jakiś wspólny język, że zamieniamy jeden drugiego, jeżeli trzeba, ale tak prawda, to oddaję czasami z bólem, bo tak. Nie mogę, na przykład w ten dzień, kiedy akurat tak, ale mam bardzo konkretne pytanie, bo jak się rozbudowuje jakieś budynki, to owszem, no mówi się, o jest sala tak zwana, koncertowo-teatralna. Chodzi mi o to, czy ktoś widział plany i czy ci, którzy rozbudowują ten budynek, konsultowali się z teatralnikami, którzy wiedzą, jak ma wyglądać sala teatralna, żeby było światło i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo często te sale takie widowiskowe to są sale koncertowe, płaskie audytoryjne. Więc ja na pewno, przepraszam, że chyba nie będzie u nas też takiej sali, której ja prosiłam, ja potrzebowałam, że zróbcie przynajmniej nie płaska sala i scena stacjonarna i przede wszystkim
też technicznie rampa i tak dalej, naświetlenie, nagłośnienie, no żeby było teatralne, żeby nie próbowali wykupić gdzieś jakąś lampę czy jeszcze coś, żeby dorobić i tak dalej. Chciałoby się tego. To jest jeszcze Pani Lino możliwe na tym etapie, czy nie? W co wątpię, bo zaczęli budować, bo jest zrobione, czy nie obiecano. To już zaprojektować, nie rozmawiano jeszcze. Czy pytanie, czy to jest jeszcze możliwe? Chyba obiecano, że wszystko Wam będzie, a jak będzie? Tak. Ale zapoznajcie się z tym, to jest w Waszym interesie. No, co jeszcze można poprawić, żeby można było poprawić, żeby nie było tak, że... Aha, no tak. No właśnie, bo to jest na razie mury powstają, zdaje się. To znaczy dyrektor obiecał, sumiennie, że zawoła nas i zapyta, zapisze, no, co my chcemy, jaką scenę, żeby, no, bo wiemy, że to jest scena, no, ta sala koncertowa i oni mają to. Także, no, na razie na słowach obiecali, że to będzie teatralne. To, żebyśmy się nie przegapili, no, głowę, to już będzie pozamiatane. Tak, bo tak jak na scenie teatralnej mogą być koncerty, tak na scenie koncertowej teatr nie zawsze, prawda? No dobrze, to przechodzimy do potrzeb. Już Edward mówił, potrzeby, szanse, blaski i cienie, szanse i zagrożenia. Może teraz poprosimy Panią Sosnowską, tak? Jak Pani to widzi, bo jak już siedzicie we dwie, no to... W blaskach, cieniach teatru, tak? No, potrzeba, zagrożenia. Może ja powiem ze swojej strony, tak jak jestem... Tylko ze swojej strony. Ja no nie ze swojej strony, tak jak ja to widzę. Ja chciałabym, żeby w ogóle na spektakle teatrów polskich przychodziłoby więcej młodzieży. Bo, no, to dotyczy widowni, bo tak mamy widownię tak trochę starszą, ale no, chciałoby się przyciągnąć też i młodszych, żeby te oferty teatralne naszych teatrów byłyby więcej. Możemy trochę szczerze porozmawiać? Tak, szczerze. No, wiemy jak jest, że kiedy przyjeżdżają nawet gwiazdy, największe gwiazdy z Polski, nie zawsze jest 100% frekwencja, prawda? Czy coś się robi w ogóle w tym kierunku? Bo chciałabym się, jeśli nie mówię o wileńskich spotkaniach, żeby być priorytetem świętym, gdzie media tutejsze powinny interesować, żyć, gdzie powinno być, no, no więc o to chodzi. Jest ważne, bo Państwo konsultacją z młodzieżą, ale właśnie czy młodzież też jest odbiorcą? No tak, właśnie graliśmy z młodzieżą w Pałacu Franciszkanów i tam było trochę więcej młodzieży. I teraz byłam bardzo ciekawa, jak będzie podczas tego festiwalu. I, no i nie było dużo młodzieży, było tylko przyjacieli moich aktorów, którzy grali na scenie. A widzę, było naprawdę to nie, no, i mało i... O. Ja uważam, że to jest zasadniczy problem. I mało i... W ogóle bym powiedzieć, bo ja, przepraszam, proszę, jestem z tych, które mam dobry kontakt z każdą szkołą. Przede wszystkim, jak już mówiłam, że jak wybieramy repertuar, więc on jest, skierowany jest dla młodych ludzi. Zawsze staramy się współczesnić, brać właśnie tych, a nie innych autorów. I uważam, że tu jest problem taki, że nasze pokolenie pedagogów, nauczycieli, starszego pokolenia miało takie, zawsze miałam kontakt, że proszę, zapraszam, ludzie, taki jest program i zapraszam, przychodzili. Przychodzą. Muszę powiedzieć, że w tym roku nie winię nikogo, ze względu na to, co się dzieje właśnie z publicznością naszą, a jednak tak czy inaczej to starsze pokolenie przychodzi. Młodzi może mniej, ale niestety to chodzi właśnie o ten rok pandemii. Bo tak mówiąc, tak, na największe gwiazdy nie przychodzą czasami, ale potrzebują tego. Wiem, że potrzebuję. Wiem, ale to tak, jakby ale... wspólny problem do rozwiązania dla wszystkich, jak przyjeżdża Polska i naprawdę jakościowe daje rzeczy, no to... No to ja poprę to słowa Pani Lili, bo 2 lata temu graliśmy bajkę, zagraliśmy 2 razy przy kompletach. Zgadza się. Ale na bajkę to zawsze chodzi więcej. Dobrze, ale dzisiaj, znaczy na tym koncercie inicjalnym też było nie najgorzej. Tak, uważam, że to bardzo dobrze było, jak tak, nas ten proces. Więc może i Pani Lila ma opanowane jakieś tam grupy i potrafi zorganizować.
konsekwencja uchwalona jest ogromnym problemem do rozwiązania. I tu trzeba z mediami pogadać, ze szkołami i tak dalej. Frekwencja tak, ale też produkt, który przyciąga. Ja jeszcze trochę inne pytanie w tym pytaniu. Klasyka klasyką, współczesne współczesne. Ale klasyka to potrzebna i przychodzi. Co dziwne, kiedyś miałam z Tomsk przygodę, Tomsk przywozi dziady. Byłam lekko mówiąc przerażona, Tomsk wiezie nam tu dziady i jak raptownie mnie zamówienie pełna sali. Bałam się tylko dlatego, że to właśnie czy będą zrobione tak prawidłowo, no bo jednak wiem, że to w Syberii, że oni mają jakie warunki i tak dalej. Przyszło to, ale dlatego przychodzą, bo młodzież nie czyta na przykład literatury właśnie tej, ale wolą oglądać. Igłówkę. Tak. Dobrze, i to jest ważne. Może ja nie tak powiedziałam, ja nie miałam na myśli, że ja uważam klasykę, że ja mam na myśli, że ta klasyka też może być ciekawie zaproponowana, żeby przyciągnąć też młodzież. No, nie tylko, żeby uczniowie przychodzili, bo że idź, bo tam pani powiedziała, żeby z własnej chęci ja chcę przyjść, bo ja jestem zaciekawiona tym teatrem, jestem zaciekawiona tą sztuką. No jakby to, ja to o to chcę. Widzieliśmy, że problemem jest frekwencja, tak, a kwestia doboru repertuaru to długa dyskusja. Jakie jeszcze Pani zdanie potrzeby, problemy dla Pani są ważne i które Pani widzi, które chciała Pani wypowiedzieć? By większy warsztat może nawet aktorski w tych teatrach, żeby ściągać ludzi, no aktorów, reżyserzy, śpiewów, tak, którzy uczą, warsztaty mistrzowskie, tak. Którzy, no na przykład ja jestem... Bardziej, edukacja teatralna. Tak, edukacja teatralna, bo ja jestem właśnie tą osobą, która jestem po dużo warsztatach i mam ukończoną pedagogikę sztuki teatru, polonistykę, ale no, mam 5 lat, gdzie jeździłam co 2 tygodnie do Polski na warsztaty. I to była taka Akademia Teatru Niezależnego, która była prowadzona w Trójmieście przez Ewę Ignaczyk. A tak, tak. Ida Bocian, Ewę Ignaczyk jeszcze tu 2 lata. Tak, to się Bajt. Tutaj też działały? Tak, tu działały. One miały tu 2 lata Akademię Teatru Niezależnego w Sorocznikach przy Domu Kultury i tam też przez 2 lata intensywnie co 2 tygodnie były warsztaty. Właśnie jestem stamtąd i potem zaprosili mnie do tego bajku. Chyba ta ścieżka, wytyczenie, zaplanowanie takiej ścieżki, którą możemy nazwać profesjonalizacyjną, prawda? I żywy kontakt z profesjonalistami, artystami tak, z Polski. Czy to w Polsce, czy tutaj, tak jak Pani mówi, bo to może bardziej praktyczne, tak? Bardziej pożyteczne. Tak, pożyteczne jest, żeby to było też takie działanie, takie systemowe, nie tylko jedno, prawda? Tak, nie jedno, że to w tydzień i spektakl i jedno, to też tak korzystne. Na przykład z Moskwy był reżyser, który w 3 dni zrobił spektakl, ale to było, no, Eugeniusz Lawrynowicz, no, ale to było, my pracowaliśmy po 12 godzin. Ale ja to jaki spektakl? Ja się 3 dni zrobił. Widowisko. Ale zrobił, no bo... Ale to byliście przygotowani, to można, to może i no, byliśmy przygotowani, oczywiście miały... Złożyć w 3 dni. Tak, no, ale pracowaliśmy 12 godzin, no pamiętam te warsztaty, no oczywiście to były stresy i w ogóle... Już za chwilę Ciebie do roku poproszę. Ja myślę tak, że ogólna taka sytuacja, bo tutaj najczęściej przyjeżdżam do Gdynia, bo jest najwięcej teatru wszystkiego, najsilniejszy ośrodek w ogóle poza macierzą. Ja myślę, że tak, ja mogę Wam powiedzieć takim kontekstem, że jeśli byście chcieli większej pomocy od państwa polskiego, to musicie sami rozwiązać kilka problemów. Czyli
współpracować między sobą, mieć dobre kontakty ze szkołami i całą społecznością, żeby była frekwencja, bo jeśli będzie taki sygnał do Warszawy, że tutaj są same komplety i po prostu ludzie są głodni teatru, no to też inaczej się patrzy na to. Jest to, wydaje mi się, do zrobienia przy jakiejś współpracy. Tutaj dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o współpracę. Dorota, a jak z twojego punktu widzenia, co by wam pomogło ze szansą do zagrożenia? No tak naprawdę, tak sobie właśnie dumą, słuchając państwa, my jesteśmy teatrem, który tak naprawdę dopiero ja go zarejestrowałam 2 lata temu. Jesteśmy jako Community Interest Company. Jesteśmy na początku tak naprawdę tego całej drogi dowiadywania się, jak ewentualnie dostawać jakiekolwiek dotacje, żeby, tak jak już wcześniej wspominałam, żeby to za każdym razem na cokolwiek nie szło z naszych, z moich tak naprawdę pieniędzy prywatnych. Przynajmniej nie dokładać. To minimum. Pierwszy poziom nie dokładać. Nie dokładać. To jest na razie, no, bardzo często graliśmy w polskich szkołach, jeżeli to było lokalnie, to tak naprawdę po to, żeby się dzielić tą kulturą z tą młodzieżą, z tymi dziećmi, więc szkoły niejednokrotnie nie miały możliwości, no to ja nie powiem, że ja przepraszam, ja nie zagram, bo jakoś by mi tak, nie wiem, no serce mi się chyba pokroiło. No także bardzo często graliśmy właśnie za oklaski, za to, że mogliśmy tam być. Teraz powolutku zaczynamy to zmieniać, bo chociaż nam się za dojazdy zwróciło. Jeżeli chodzi o repertuar, jak już wcześniej wspominałam, mamy dość różny, ale co też staram się robić? Nie tylko zamykać się na teatr, ale też organizujemy wieczorki poetyckie z artystów z całej Anglii. Jeżeli wiem, że na przykład tam jest gdzieś muzyk, ściągamy muzykę, organizujemy całe takie, no, dość bogate te wieczory połączone na przykład z wystawami malarstwa, wieczory piosenki poetyckiej. Zapraszamy też artystów z Polski, jeżeli mają taką możliwość. Nasz dom zawsze otwarty, więc mają gdzie mieszkać. Tak, oczywiście. Chciałem uwagę na coś, co moim zdaniem jest bardzo ważne, czego wam brakuje. Szkoleń zarządzania kulturą. Szkoleń fundraisingu, szkoleń sieciowania, tworzenia mechanizmów finansowych, koprodukcyjnych i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że wam mogłoby się to bardzo mocno przydać, jak pani Bożena uważa. Ja poznam takie... No dobrze, drodzy państwo, zaraz jeśli będzie ochota, to będziemy dyskutować dalej. W tej propozycji, przeczytaliście państwo, rozpoznajcie się. Jest miejsce przede wszystkim dla tak zwanych członków zwyczajnych, czyli teatry polskie poza Polską, i dla przyjaciół, czyli instytucji, grup, teatrów innych i tak dalej, które chciałby wspierać, pomagać, być w jakimś dobrym kontakcie. Czyli jest miejsce i dla Instytutu Teatralnego, i dla naszej skromnej fundacji. Czyli co? Możemy podjąć taką nieformalną uchwałę, że przyjmujemy deklarację? No to podpisujemy się. Proszę bardzo, proszę podpisać czytelnie imię, nazwisko i tam jest gdzieś, proszę. Instytucję, którą prelegujemy, zrobimy ksero i będzie to. Co z tego wyjdzie, tak naprawdę od nas zależy. Generalnie to nie zaszkodzi. Ale jeśli ożywi to pewne myślenie wspólnotowe i tak dalej, to będzie jakiś konkret wynikający z tego spotkania naszego. Nie, ale chciałem powiedzieć, że to, że w ogóle się spotkaliśmy, to jest jak warte samo w sobie, prawda? Ja to może jeszcze dopowiem, że my w Instytucie oprócz tego, że gromadzimy pamiątki, bo przypominam sobie plakaty, afisze i programy z Teatru Ludowego z Lwowa, że gromadzimy pamiątki, odkąd istnieje dział dokumentacji teatralnej, tam jeszcze przy zaspie te pamiątki są zbierane i one do nas dzięki państwu trafiają, ale też angażujemy się teraz badawczo w projekt zainicjowany na Uniwersytecie Łódzkim, prawda, tutaj patrzę na mojego dostawcę, tak.
właśnie projekt naukowy, którego celem jest właśnie stworzenie mapy teatrów polskich poza działających poza Polską. I to już jest, jako posiadacze też dużego archiwum przekazanego nam chociażby przez, znaczy nie chociażby, ale przede wszystkim przez działający przy Zaspie Londyńskim, prawda, teatr, to archiwum w całości do nas trafiło, jest w tej chwili opracowywane. No będziemy tworzyli taką wirtualną mapę teatru polskiego właśnie poza działającego poza granicami kraju. I no, liczymy na to, że na Państwa oczywiście współpracę i nasi, myślę, że badacze trafią też do Państwa, prawda, Jarosławie, z pytaniami. Chcę to pamiętać, że to jest program pani profesor Karoliny Cytowskiej do Pinkala. W tej chwili pracuje w Uniwersytecie Rozwoju Kurcie, na Berlinie. Tą Kurcie, to jest właśnie stałe. Poprosimy o kontakt, ona też tutaj bywała na tych spotkaniach. Myślę, jest kilka takich, bo wiem też, że w Rzeszowie mówił o tym, że oni z kolei przygotowują taką mapę kultury polskiej poza granicami i też takie informacje gromadzą. To jest chyba też kluczowe, tak, najpierw, żeby te informacje zebrać przede wszystkim. Tak, 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 tutaj, także tutaj z panem Piotrem też to trzymać kontakt, żeby nie pracować, bo po prostu też mamy jako instytucja do tego powołana, także mamy też możliwości i możemy po prostu pomóc. Także, bo już nawet z takiego tego wstępnego rozpoznania, które pani profesor Zykowska zrobiła, to naprawdę jest ogromna liczba rozsiana po całym. Różnorodność pełna. Tak, pełna różnorodność, bardzo różne formy od takiego tradycyjnego, od tego właśnie teatru poszukujące. Z kolei ważna jest dla nas ta mapa potrzeb Państwa, o których teraz usłyszeliśmy, prawda, żeby też spróbować zainicjować działania, które byłyby pomocne tutaj właśnie, a byłyby to też długofalowe na tej Państwa ścieżce tutaj właśnie tak jakiemuś systematycznemu wsparciu ze strony czy artystów z Polski, czy takiej szkoleniowo-warsztatowej współpracy, to rzeczywiście, żeby stworzyć takie możliwości. Nie zawsze pieniądze. Znaczy tutaj pieniądze też oczywiście są istotne, natomiast ważne jest jakieś takie instytucjonalne, wszystko razem bym powiedziała. Składa się na to, że tutaj trzeba stworzyć jakieś ramy do funkcji, do jakiejś sprawnej współpracy, prawda? Tak. Ja muszę powiedzieć, że Polska nas wspiera, ja jako taką przyjmuję wszystkie projekty, które piszemy, otrzymujemy i uważam, że wspiera to, co robimy, dobre rzeczy, co nam, tak myślę się, w porządku, więc musimy też raczej to, co jest konieczne, żeby ludzie, teatry, które są w tych krajach, w państwu, żeby jednak trochę państwo właśnie. Ja na przykład bardzo potrzebuję akurat od swego państwa litewskiego, bo owszem, na jakieś tam projekty otrzymujemy pieniądze z Departamentu Mniejszości Narodowych, tak, fakt, dzięki, mam te grosze, muszę mu powiedzieć, bo w teatrze to nie są pieniądze już. Natomiast nic poza tym, nie otrzymuję samorządów, nie otrzymuję z Ministerstwa Kultury, chociaż przynajmniej z Ministerstwa Kultury w danej chwili jesteśmy na takim etapie, że możemy to z sobą już to omówić i mamy nadzieję na taką bardzo dobrą pomoc. Musicie mieć narzędzia, czyli musicie mieć z jednej strony podmioty, które mogą występować o środki. To jest pierwsza sprawa. Zgadza się. Ja czasami muszę mówić za was pewne rzeczy. Wiem, że trudno wam jest z finansami z Polski, jeśli dostajecie, bo je dostajecie za późno. Albo dostajecie je bardzo późno, musicie bardzo długo czekać, bo procedura przyznawania później mieli się przez te urzędy i tak dalej, i tak dalej. I na przykład pieniądze na wileńskie spotkania były potwierdzone w czerwcu, tak?
tego co pamiętam, to nie ułatwia po prostu... Czyli ja raczej zawsze, po prostu nigdy nie było mnie odmówione, tak. Więc zawsze wiedziałam, że tam będzie, że to robimy. Tylko że w tym roku po prostu z tego powodu, że no, bardzo wcześnie my robimy to spotkanie. Ale bezpieczne. Bardzo jest też na pewno obok państwa, które tutaj, których działacie, też mają swoje obowiązki w tym względzie, bo to regulują akurat przecież umowy międzynarodowe. Także to pan Mila też jest ważne, tak? Żeby nie zapominać o tym i też zgłaszać się i do właśnie do, tak jak tutaj jesteśmy, do państwa litewskiego, żeby te potrzeby sygnalizować. Tak? To jest bardzo ważny głos, ale to co udało Wam się dwa lata temu zrobić, nie wiem czy Pani wiedziała, nie widziała, Edward Kiesik zrobił to produkcję w Pałacu Kultury w Krokach, czyli litewskiej instytucji kultury. I w tym roku litewskie instytucje wspierali na przykład transmisję i tak dalej, więc... Tak, wiem, to chodzi o produkcję. To było tyle fajne, że grali aktorzy i litewscy, i rosyjscy, i polscy. Sieciowanie, koprodukowanie, wymiany, szukanie partnerów. Nie wiem, się wydaje, że... Nie jest to łatwe, ale należy próbować. To prawda, czyli w tej sytuacji politycznej, tak, bardzo trudnej i napiętej. Ale tutaj nie wiedzieli, że te takie szkolenia właśnie zarządzania kulturą by bardzo się przydało, prawda? Tutaj są organizacje potem, właśnie Wspólnota Polska chociażby, prawda? One powinny nie zapominać o tym aspekcie państwa pracy, że tego trzeba się nauczyć, jeśli dlatego potrzebujecie, że takie ofertę, taką szkolenie na warsztaty przydałaby się formułować. Ale chodzi o to, że taką bardziej naprawdę zawodową. Nie jeden dzień pobawić się w tym, omówić o teatrze, pocieszyć się sobą i tak dalej, ale po prostu pracować. Bierze się na przykład kilka osób i właśnie tego, czego nie w danej chwili potrzebuje. Ja bym chciał, żeby się zaczęli współpracować, żeby media polskie, w których jest dużo, na żeby one żyły, żeby to było święto nas wszystkich. No to media chyba okazało się sporo informacji. Tak, nie, ja raczej nie tak. Pani dyrektor, ale co się ukazuje? Nie, ale co się ukazuje? Ukazują się relacje. Informacje też, ale nie omówienia były. To znaczy akurat TVP i Inna Biblioteka. 7 lat jak czytam pracę polską tutaj, nie czytałem ani jednej recenzji. Tak, jak są te recenzje, to jest co innego. Ale żeby pisać recenzje, więc trzeba pójść na spektakl, to oglądnąć. Ja tam mówię i w rzeczywistości być specjalistą od tego. Niestety. Media przyjdą na 5 minut, albo ktoś im powie, jak było, albo ściągną z prespaka, jeśli tak jest. Więc ilościowo, pani dyrektor, trochę tego zamieszania jest, to jak popatrzymy, to przeklejają jeden od drugiego i powstaje wrażenie, że jest mnóstwo informacji, ale jakościowo... Ale nawet to jest Wielicki, tutaj trzeba oczywiście, musimy się zastanowić nad tym, bo mamy medium teatralne, e-teatr, prawda, portal i tam są młodzi ludzie, którzy piszą recenzje w ramach nowej siły krytycznej i może tutaj po prostu przesyłać jakąś osobę. Nie no, ja przepraszam, jeżeli chodzi o nasze prasa. Ja chcę dołożyć łyżkę. Nie biodło i nie dziewczu, ale coś między pośrednictwem. Więc to, o czym mówił Edward, o powołaniu administracyjnej jakiejś konstytucji. Bardziej, że nie mogę jeszcze 10 minut poczekać, tam 10 minut by poczekali jeszcze. To 10 minut byśmy zamknęli jakoś generowo. Ja myślę, że u siebie, w tym mieście, które reprezentujemy, my czegoś takiego
właściwie nie powinniśmy nawet planować, żeby nie być idealistami, potwierdzi to Jadwiga, która jest obecna tutaj. Więc po pierwsze, we Lwowie rozpoczęto budowę Domu Polskiego. 5 lat temu, który jest w tej chwili budującą się ruiną, popadającą wszystko tego i nic tam nie powstaje. Pierwsza wizualizacja sali widowiskowej, którą ja zobaczyłem, doprowadziła mnie do rozpaczy i rozpaczliwego listu do wszystkich świętych w Polsce z Ministerstwem, z Wspólnotą Polskim i tak dalej. Coś zostało zmienione, ale i tak to wszystko utonęło. To będzie jeszcze, jeżeli powstanie, to jeszcze gorsze niż tutaj, a jeżeli powstanie, na razie utknęło to w miejscu. Więc my cieszymy się tym skromnym dachem, który mamy na ulicy Kopernika, sceną 5x5, 2,5 do sufitu i widowiskową salą na 100 osób. I dopóki przyjdzie jeszcze jeden jakiś widz do nas, tak długo będziemy trwali. Ale my nie potrafimy zmienić sytuacji ekonomiczno-politycznej na Ukrainie, która wpływa na sytuację kultury w tym państwie. I dlatego nie bądźmy idealistami. Jeżeli my możemy jeszcze trwać, jeżeli coś w nas tkwi i chcemy coś przekazać, to będziemy robić. Ale pewnych rzeczy my nie przebrniemy, dlatego że widzimy jak dzieją się sytuacje z innymi instytucjami kulturalnymi. Więc dlatego ja tutaj milczę, nie sięgam jakichś obrotów wysokich. Natomiast chcę powiedzieć, że od zarania dziejów tak się złożyło, że jednak zespół był teatrem polskim, ale w tym teatrze działały osoby o różnym pochodzeniu. Byli Żydzi, byli Ukraińcy, byli Rosjanie. I dalej są, których potrafiliśmy wykształcić w kulturze polskiej. Tak. Powiedział w szacunku do tej kultury, którą reprezentujemy, to się nam udało i takich widzów mamy. Do nas przychodzi widz międzynarodowy. I o czym mówiliśmy tutaj, o krytykach, o tego. Wspaniałą recenzentką i krytykiem była Ukrainka polskiego. We Lwowie się nie doczekamy, ale była Ukrainka w tej chwili niestety świetnej pamięci, ale może następnego kogoś sobie zaskarbimy wdzięki. Ale ja mówię, sytuacja, jeżeli chodzi o sytuację państwową, polityczną i tak dalej, my tego nie przebrniemy, nie będziemy próbować tego robić. Cieszmy się tylko, jeżeli między naszymi państwami będą takie relacje, których kultura polska na Ukrainie będzie miała swoje, skromne, ale będzie miała swoje miejsce. Myśmy w ciągu tych lat sobie zasłużyli na pewien autorytet i tak dalej wśród, powiedział, elit twórczych w Lwowie. Cieszmy się z tego, ale natomiast my nie potrafimy budować zamku. Ja zazdroszczę oczywiście, wy się skarżycie tutaj na to, na owo, na trąbę, na rury i na tak dalej, ale jesteście, macie dach nad głową, macie swoje biura, macie wszystko, a my mamy dwa pokoje, zresztą co ja wam dokładnie, wy jesteście u nas, wiecie, nie skarżę, ale nie. Uważam, że mamy dużo, że w końcu rzeczywiście nasi aktorzy, nie wszyscy oczywiście, ale wracają do Wilna i też grają tutaj. I ci, którzy powiedzmy wyszli z teatru jako studenci i pojechali tam do Polski do kształcenia, wracają. I ja się cieszę, bo my mamy dużo szkół polskich, ja się cieszę z tego powodu. Polska i wy jesteście w Unii Europejskiej. Polska nas wspiera, ambasadę mamy, która nas zawsze wspiera, jest obok nas, zawsze. Przynajmniej mamy gdzie pójść i się pożalić. Taka prawda jest. Dlatego ja nigdy nie mówię, że jest źle, ale mogłoby być lepiej, naprawdę. Panie Zbigniew, jak pana słucham, to niezwykły szacunek. Naprawdę. W 55 roku dyrektorowania teatrowi tak pięknie pan mówi po polsku, bez przestanku i zajmując to naprawdę dla mnie wspaniała rzecz. Tak samo jak słuchałem was, napisałem o tym tam dwa zdania, że to była jedna z największych przyjemności tego festiwalu. Tego festiwalu, który jest największym festiwalem sceny polskiej poza macierzą, miejsca wyjątkowego, w którym mieszkają Polacy, którzy nie
wyjechali z ojczyzny. Tak jest, prawda? To, że w tym roku ten festiwal się odbył, jest wartością samą w sobie, że uzyskał status festiwalu międzynarodowego, że udało się tak kilku zespołom przyjechać. Na pewno z jednej strony adresy do państwa polskiego, to pani dyrektor i pan dyrektor, mam nadzieję, będziecie emisjonariuszami tutaj dobrej sprawy. Są tutaj blaski i cienie, to trzeba mówić. Może ta rozmowa to nie było grillowanie, nie były gorące krzesła, ale chciałem, żeby się troszeczkę państwo otworzyli i mówili naprawdę o tych problemach, które jest zamknięte środowisko. To jest największe na świecie polskie, owszem, bo to jest około 200 tysięcy osób, ale tutaj pewne takie mentalnościowe sytuacje są trudne i dla nas często niezrozumiałe. Bo my możemy sobie poskakać, pokrytykować i wyjedziemy stąd, a oni tutaj muszą uważać na każde słowo, taka jest prawda. I to czasami są te takie osady, które trwają dziesiątki lat. Ja mogę się rozmarzać i pomyśleć o tym, że i Teatr Polski, i Polski Teatr Studio będą współpracować w fajnej sali teatralnej, która ma technikę teatralną. Bardzo bym chciał, żeby tak było, żebyśmy po prostu sieciowali działania, żebyśmy szukali miejsc wspólnych i tak dalej, i tak dalej. I jak będziemy mieli jakieś dobre pomysły, poparte tymi narzędziami wszystkimi, to też łatwiej będzie zwrócić się, bo to nie tylko Ministerstwo Kultury przecież i teatralne, ale projekty związane z edukacją i wieloma innymi i tak dalej, i tak dalej. Obszarami aktywności mogą sprawić, że tutaj będzie po prostu lepiej. Na tym to zależy. Tak niewiele miejsc zostało. Naprawdę jeszcze jest jakość. Aktorzy wychodzą, grają w Korszynowasa, czy w Teerze, jak Jan Dramny i tak dalej. Tutaj jest to duża wartość. Polski teatr poza Polską jest tak różnorodny. Od działań stricte amatorskich, nawet poniżej powiedzmy jakości amatorskiej, co jest wartością samą sobie, bo chce się Polakom na obczyźnie mówić i tworzyć teatr w języku polskim, bo teatry, które mają ambicje artystyczne i dają jakość artystyczną i warto po prostu ten ruch wspierać mądrze. Jeśli to spotkanie będzie początkiem pewnego procesu zbliżania się, sieciowania, wymiany doświadczeń, jeśli uda nam się skonkretyzować, bo tutaj był taki normalny chaos, jak to zwykle na po pierwszy raz rozmawiamy tak po prostu. Uda się konkretyzować i znajdować na to rozwiązania, to ja będę szczęśliwy, bo uważam, że naszą misją koroniarzy, nie wiem, czy wiecie, że tak na nas mówią, misją koroniarzy, tak, jest pomagać Polakom na innej szczycie. Czy chciałbym jeszcze porozmawiać, czy właśnie zakończymy teraz? Jeszcze tak, Panie Cinowie, dobrze. Tylko pamiętajmy, że złe to przedstawienie, które ma za dużo zakończyć. Pomyślałam sobie, że dobrze by było, gdyby nasze teatry z różnych państw, żeby takie spotkania teatralne, teatrów polskojęzycznych, również odbywałoby się w Polsce. Ja to samo pomyślałam. Tak? No bo... Ja to samo pomyślałam. Dawniej zdaje się, że były. Tak? Ale ja takie były kiedyś, taki festiwal. Festiwal. Kraków był, Warszawa była. Rzeszów. Później raz Gdynia raz. Właśnie, raz. Tak. Raz. Dlatego, że ja akurat uważam, że bardzo miło, jak ja jadę do Lwowa, na Wiosnę Lwowską, gdzie akurat tam są potrzebne. A może rzeczywiście to jest lepsza wersja? Żeby było w Lwowie, żeby było w Czechach. Tak, i właśnie. Bo w Polsce my chętnie jedziemy do Teatru Zawodowego ogromne. To jest po prostu też taki wędrujący tak festiwal, to znaczy można byłoby zaplanować. Tak. To jest wszystko fajnie, ale również dla nas, mieszkających poza granicami, chce się wyjść na ulicy i słyszeć język polski. Nie tylko te języki, w których my żyjemy na co dzień. Ale tego w Polsce wystarczająco i jeździmy do Polski. No nie wszyscy. Ja nie mam braku języka polskiego. Tak, ale myślę, że będzie to jest korzenie drzewa do lasu. Chodzi o to, żeby dzień o tym
nie wiem, no nie tylko Warszawa i Kraków, którzy na moje wieku uczą nas, o teatrach wszystkich, ja nie mówię o sobie. Tak jest ta sama wersja, że to może nie w Rzeszów powrócił do swoich spotkań. Ale nie tworzyć prawdziwe forum. Pamiętasz, mieliśmy warsztaty i w szkole teatralnej, w Krakowie. Znaczy, szczerze powiem, dla mnie te warsztaty nie były potrzebne. One poskutkowały dużo większe. Bo one przyczyniły się nam na powstanie mojego wydania z Cyrkusem Emigrantów. To inna sprawa. To już inna sprawa, to naprawdę bardzo wielkie osiągnięcie. Tak, zawodowcy mówi, wydaje mi się, że nie wiem, tak w Polsce aktorzy wszystkich teatrów chętnie uczestniczą w warsztatach z jakimś mistrzem i tak dalej. Nie wszystkich, ale na pewno są tacy aktorzy, którzy chcą doskonalić swoje. Ale ja do dzisiejszego dnia wspominam warsztaty z Anną Polony. Ja teraz dlaczego powiem o tej warsztaty? A to było? Warsztaty były 4 dni. Naszych festiwali. Za 4 dni dużo się nauczysz. Ale to poskutkowało. Ale młodzież taka, która jest z Cyrkusem. Tego nie ma już w tej chwili. Właśnie o to chodzi, że teraz nikt tego, albo bardzo mało artystów prowadzi te warsztaty. Jak koronawirus, jeszcze pandemia to zatrzymała, ale na pewno tutaj starszy Państwo przy jakiemuś takiemu stworzeniu forum. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja pozwolę sobie zrobić jakiś artykuł na ten temat. Nie wiem jak nagranie, być może jakiś fragment puścimy, ale chciałbym jakiś tam minimalny zapis, najważniejsze myśli z tego, żeby były artykuły do korony. Dobrze, a ja tylko też jeszcze powiem tak krótko medialnie, że jednak festiwal uważamy, chociaż ostatni spektakl będzie już, że jednak 10. Wiązki spotkania odbyły się dobrze, w miarę tego, że naprawdę, no szkoda, nie mogę przyjechać ani Austrię, to bardzo ważne dla nas, Australia czy Rosja, ale ja myślę, że jednak jeżeli 7 naliczyłam na tej pozycji. Kogo wy macie w Rosji, przepraszam, jeżeli że nie ładrygał? Dobrze, wszystko, przepraszam, proszę. Cieszę się. Jaki Łabrynowicz, Łabrynowicz. Oni już z niego Litwina zrobili, Łabrynowicz. Ale no, bo może